Jest już z nami pan Henryk Waniek, śląski malarz, grafik, pisarz, publicysta, krytyk artystyczny, literacki. No nie da się wymienić wszystkich profesji pana Henryka, no ale bardzo miło mi was powitać, no bo są żeście najwybitniejszym, jak wiele ludzi uważa, pisarzem, co pisał o Śląsku. Nie wierzę. Naprawdę. A Krystian Gałuszka, dyrektor stacji Biblioteka i pisarz, powiedział nawet guru wszystkich śląskofili. Nie, bo Krystian mi przeje. On tak gada. Krystian przeje. No myślę, że nie jest z tym odosobniony. Będziemy go dać po śląsku? Mogę by z początku, bo ja żyję wśród goroli. Ja godam i piszę po gorolsku, ale się czasem trafi w tramwaju warszawskim. Dużo lat temu jadę w niedziela banką, pusto jest i słyszę, że tam z przodku gadają po śląsku. Idę tam do nich i pytam, co wy ludzie, skąd wyście są? A, bo my tu przyjechali na przysięga do synka i wracamy, chcemy na dworzec centralny trafić, kaj się wysiado. Mówię, to ja wam pokorzę, kaj się wysiado, ale skąd wyście są? A, my przyjechali z Pyskowic, mówią. Mówię, a, z Pajskrecza. A, oni w śmiech. Skąd ktoś w Warszawie wie, że Pyskowice to jest Pajskrecza? Dalej uważacie się za przybysza, bo takżeście kiedyś napisali, żeście w Warszawie się uważacie dalej za przybysza. A w Warszawie co drugi to jest przybysz, ale wszyscy się uważają za warszawiaków, ja nie. Ja jest Ślązak narodowości śląskiej, tak jak deklarował. Teraz to widzę, że cały świat nie jest tak ciekawy jak Śląsk. A Śląsk można bez końca, bez ustanku odkrywać coraz to bardziej i coraz to głębiej. No właśnie, nowa książka Wędrowiec Śląski o tym wandrowaniu po Śląsku. To są takie rzeczy przenoszące w inną rzeczywistość, takie magiczne, czasami nawet jakieś fantastyczne. Jak wy tego szukacie? No, wiele lat temu ja się tak zgadałem z Kaziem Kucem i doszliśmy do wspólnego wniosku, że bo on się też wyniósł ze Śląska, że Śląsk widać lepiej z daleka, że jak się żyje tu w środku, to wszystko jest normalne, zwykłe, nieciekawe, a jak się spojrzy na przykład z odległości Warszawy na Śląsk, Śląsk jest, jak się to mówi, krynicą wielu ciekawych tematów, tajemnic, legend, prawd i nieprawd. Ale ja chciałam wrócić do tych czasów właśnie waszego dzieciństwa, do Katowic, które są takim miejscem bardzo szczególnym, nie? Do domu rodzinnego, jak to wtedy było? Jaki wtedy był ten Śląsk, Katowice? No, dom rodzinny przy ulicy Młyńskiej. Po drugiej stronie ulicy mieszkał taki pan, który chodził w takim, jak to Niemcy mówią, Jagdtracht. Czyli strój myśliwski, niemiecki, takie guziki z jelenich rogów, kapelusz z kitą, tą z laseczką niewysoki. Dawny właściciel młyna, od którego się wzięła nazwa ulicy Młyńska, pan Fiedler. Myśmy go nazywali Baron Münchhausen, bo on tak wyglądał trochę jakby wyszedł z książki z XIX wieku. Niemiec. A znowu mistrz piekarski Heinrich Krakowski. Z Y na końcu. A w podwórzu tego domu, jeszcze w 1948 i 9 roku, to była szkoła dla dzieci żydowskich. Heder. A tam zaraz na rogu Wawelskiej był dom modlitwy żydowski. I to się tak wszystko mieszało. Polska, Śląsk, Żydzi, Niemcy. To bardzo ciekawe. Ja oczywiście jako bajtel nie powiem, żeby mi się to wydawało dziwne albo ciekawe, ale dopiero później w latach, jak już dojrzałych, jak tak patrzyłem na to uważniej, to się tak odkrywała karta, jedna tajemnica za drugą, za trzecią, czwartą. No i się tak otwiera. Ale ja chciałam zapytać, na początku my słyszeli fragment waszej książki Ciulandia, która jest taką inkszą od reszty książek. Ja chciałem napisać o Śląsku
podziemnym, nawet nieszczególnie myśląc o kopalniach, o hajerach, o grubach i o tym wszystkim, tylko o takim Śląsku, który jest, no muszę użyć takich słów górnolotnych, jest takim światem suwerennym, własnym, prawdziwym, ale ukrytym. Że tu na wierzchu to jest władza polska, albo władza niemiecka, albo władza czeska, ale tak naprawdę to pod tą powierzchnią jest Śląsk prawdziwy. No ja go tak trochę ironicznie nazwałem Ciulandia, która ma swojego panującego monarchę, tam króla, nie króla, Karlusa, który na przestrzeni tego czasu, mniej więcej od plebiscytu śląskiego do lat ostatnich, panuje na Śląsku i wszyscy sobie radzą bez władzy tej nadrzędnej. No jest to taka sobie baśń, może nawet i miejscami śmieszna. Czasami do śmiechu, czasami do płaczu. Też i bywa do płaczu, tak. Podobno miała być nawet, był pomysł, żeby była po śląsku napisana. Ja tak myślę. Ja tak myślę, żeby to napisać po śląsku, ale to byłoby dla mnie już za dużo, to za wiele. To ja bym nie potrafił. Ale też jakby to napisał po śląsku, to nikt by tego nie czytał w Warszawie, a to czytają w Warszawie i są bardzo zdziwieni, że co to ta Ciulandia, taki Śląsk jakiś, o którym nie mieli pojęcia. I dobrze się stało. No dobrze, to ja mam teraz zagadka właśnie ze Śląski Gotki. Gorolom skojarzy się ze Szczewikami, a Richtig to robią małe hachary. Bydzie to robić, dostanie z szmary. Ja i co to przetłumaczyć na inny język, na francuski na przykład, nie? Mogę. Znowu francuski. Po angielski też mogę, na niemiecki też mogę. I na śląski też mogę. Ja wiem, czy to jest po śląsku. Ja tu odsłonię usta tajemnica, bo na pewno żaden się nie... To jest zagadka, to ja taki, mądry nie jest. Ja. Bartosz się ucieszy. To znaczy napasztuwać. To jest napasztuwać. Napasztuwać. Napasztować. Szczewiki napasztować. Właśnie. Nie, napasztuwać. Napasztuwać zaczepiać. A szczewiki też można napasztować. Napastuwać. A tu by było napasztuwać, a tu napasztuwać. To zależy kaj. Bo to inaczej mówią w Tarnowskich Górach, inaczej w Rybniku, inaczej. Druga żona mojego dziadka, Ślązaczka, zawsze mówiła, a bo tam dycki coś się, dycki. Co ona te dycki? Wiesz co, to jest dycki. Jakieś to... Dopiero jak byłem w Czechach, siedzę w kawiarni w Pradze, zamówiłem kawa, biora, cukier i czytam na tej torebce. W Izerskich Chorach wżdycki krasnie. W Izerskich Górach zawsze pięknie. Mówię, wżdycki. To czeskie... Wżdycki na Śląsku się stało dycki. Czy lepiej ten Śląsk opisywać obrazem albo słowem? Są rzeczy, które można namalować i są rzeczy, które można napisać. Dla mnie właściwie nie ma sprzeczności między malowaniem a pisaniem. Ja się tak od dziecka jedną ręką malowałem, a drugą pisałem. Dla mnie malarstwo jest przedłużeniem literatury, a literatura przedłużeniem malarstwa. O, takim... Taka mi pięknie, przyszła do głowy pięknie. Myśl. A jeszcze na koniec pytanie, czy radzi Suchocie bluesa? To zależy. Bluesa świetnego skomponował Gershwin. No, Rhapsody in Blues to jest blues, ale to jest blues na orkiestrę symfoniczną. Świetne są bluesy Skrzeka na przykład, SBB. Różnie bywa.